No, witam, Sesyn Tiger. Dzisiaj poruszę kwestię, bo dawaliście takie pytania. Też w Ozorkowie było do nas pytania dawane, coś takiego. Czy wy się czujecie jako gwiazda? Ciężko jest na to odpowiedzieć. Ja na przykład, ja i Kobe, nie czujemy się gwiazdami. To wy nas promujecie, oglądacie nas. Sami nie możemy się ocenić od tego zacząć. Po prostu lubimy to robić. Lubimy w ogóle wam przekazywać informacje, przekazy i inne rzeczy. A to idzie do tego machina. W tym sensie, że to ciągnie popularność. Ciężko jest nas tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy my się czujemy być gwiazdami. To wy musicie na to odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie umiem, ani Kobe, ani ja. Ogólnie nie umiemy się ocenić sami. Robimy, bo robimy. Drugie pytanie było, co was skusiło robienie filmików? Też było w Ozorkowie na imprezie freestyle'owej. Też było takie pytanie od paru osób, ci co podeszli do nas, co nas skłoniło do robienia filmików. Ja ogólnie robiłem filmiki już w roku 2012 roku. Fakt tym, że to były niewypały. No i dzięki temu utrzymałem się na poziomie popularności. Później zanikłem na chwilę, bo miałem inne sprawy niż robienie filmików. Później z Kobrą to wszystko zaczęło się robić. Paradniki, nieparadniki, od tego się zacząć. Nasze covery i inne rzeczy. Nie mówię wywiad Wódka ani to, bo to są niewypały. Przez to właśnie, przez takie coś takiego zepsuliśmy sobie opinię. No i wy też ponaciągaliście naszą opinię, że Melina i inne rzeczy. Ale mieć to w dupie się idzie do przodu. I trzecie pytanie było, czy wy żyjecie z YouTube'a? Bo też było w Ozorkowie takie pytanie. Nie. Właśnie, że nie. Bo dużo stwierdziło pytaniem i odpowiedzią w ogóle na ten temat, że żyjecie. Nie. To, że hajs leci z YouTube'a, to nie znaczy, że z tego się przeżyje. Od tego zacząć. Pracuje się. Ja mam 3 zmianówkę. Czyli ja muszę zapylać. Akurat dzisiaj na noc idę, to dlatego mogę pozwolić na robienie filmików rano w południe, bo już wieczorem do roboty. A właśnie było dużo takich pytań właśnie w kierunku do nas w Ozorkowie. Czy wy z tego z YouTube'a tylko żyjecie? Nie. Nie żyjemy, się pracuje. A co wy gadacie na nasz temat? Macie taką bujną wyobraźnię, przepraszam. Nie znacie osobiście nas, a piszecie takie głupoty, że nieraz mi się nie chce czytać waszych głupot. No łatwo jest ocenić człowieka tylko przez internet, a w rzeczywistości jest inaczej. No właśnie dlatego to jest głupota wielka, że wy tylko nas oceniacie w internecie, a w rzeczywistości w ogóle nie macie jaj, żebyście podeszli, pogadali z nami. W Ozorkowie na przykład dużo ludzi podchodziło, gadało z nami i sami ocenili, nam dali ocenę, że pomiędzy internetem a rzeczywistością
jest bardzo duża różnica. Nie ma coś takiego, że w rzeczywistości udajemy czy coś. Jesteśmy normalni ludzie. A na YouTubie trzeba trochę wariować, żeby widzę wyświetleń podbijało się, no i dlatego tak trzeba podkręcać trochę. Zawsze można z nami się go dogadać na poważnie, nie bez beki ani nic, ale niektórzy nie potrafią po prostu nas docenić, tylko z grubej rury jadą. Ciekawe, czy z grubej rury by pojechali tak w rzeczywistości, to co o nas opisują w internecie. No właśnie to jest to. Dlatego nigdy nie kierujcie się tylko internetem. Z rzeczywistością też musicie ruszyć i nas poznać. To macie porównywanie pomiędzy internetem a rzeczywistością. Musicie na swojej skórze poczuć. Krótko na temat, poznam, elo.